Suwalskie te atrakcje rozpoczną się 26 lipca. Po niemal 10-letniej przerwie miłośnicy sztuki teatralnej będą mogli liczyć na aż 8 spektakli i koncert zespołu Same Baby. Powstaną również 3 festiwalowe produkcje. Organizatorzy uzyskali już wsparcie suwalskiego samorządu, ale obszerny program wymaga finansów. Dlatego zwrócili się z prośbą do fanów teatru. Na zrzutce.pl można wpłacać drobne datki na pokrycie kosztów imprezy, która potrwa aż do 8 sierpnia. Te atrakcje zawsze opierały się na niezawodnej, lokalnej społeczności. Liczą, że i teraz nie zostaną pozbawieni wsparcia, szczególnie, że deklarują wyraźnie. Może nawet uda się rozszerzyć program festiwalu, który dla uczestników będzie bezpłatny. Darczyńcy też mogą zostać obdarowani. Wśród upominków wycieczki po Suwałkach i Warszawie, karnety na zajęcia dla dzieci albo treningi w kettlebell i jaćwierz. Są też wśród podarków rzeczy nieoczywiste. Testy osobowości, wizytę w pasiece, zapas ekologicznego miodu, akcesoria festiwalowe, szalony rajd kombajnem po zacnym mieście Suwałki, a nawet tytuł osobistego ministra kultury, bo ten państwowy nie dał wsparcia organizatorom. Ci zaś odrzuceni nie płaczą w kącie, lecz mianują własnego. W programie festiwalu na dziś, bo wszystko dzięki ofiarności zmienić się może i to na lepsze, jest 8 spektakli, z których 3 są dla dzieci, wspomniane już 3 produkcje festiwalowe oraz koncert, warsztaty tematyczne, pospektaklowe rozmowy, panele dyskusyjne, festiwalowe kino. W repertuarze te atrakcji spektakle zawodowe. Pierwszy to podróż twórców do własnej tożsamości, drugi to połączenie czarnej komedii i groteski w opowieści o kobiecym prawie do bycia sobą w gniewie, a trzeci, adresowany do dzieci, opowie o przygodach kropli wody. Ostatnia z profesjonalnych propozycji to historia o dyrygencie, któremu ucieka orkiestra przerażona zapisem koncertu. Ale ten zestaw to dopiero przedsmak wydarzenia. Z pewnością dużym zainteresowaniem cieszyć się będą przedstawienia amatorskie, a także koncert formacji Same Baby. Grupa złożona wyłącznie z kobiet, suwałczanek z krwi i kości, prezentujących różnorodne style i tematy muzyczne. Zachęcamy do wsparcia wydarzenia. Wszak te atrakcje nigdy nie zawiodły odbiorców.